Co przeżywacie w tym momencie, bo było bardzo blisko, a jednak tak daleko do tego finału? To jest ogromne rozczarowanie, nie ukrywajmy. Wracając z tak dalekiej podróży, wyciągając ten mecz na tiebreaka i wypracowując sobie przewagę w jego środkowej części, gdzieś, jak to się mówi kolokwialnie, witaliśmy się z gąską, a zespół z Warszawy zagrał twardo do ostatniej piłki i zabrakło naprawdę niewiele. I wydaje mi się, że takie przegrane bolą najbardziej. Nie wiem personalnie, ile jeszcze szans w moim życiu będzie walczyć o finał. Dlatego dla mnie to jest podwójna jakby porażka. Natomiast cóż, no, mecz piękny, twardy, męski i ogromne gratulacje dla Warszawy. I to był taki Jastrzębski, który widzieliśmy między innymi w tych spotkaniach ćwierćfinałowych ze Skrą, bo ostatnie spotkania sami mówiliście i przyznawaliście, że to nie jest to, na co tak naprawdę was stać. Zgadza się, zgadza. I dzisiaj ten mecz zaczęliśmy bardzo nerwowo. Mimo dobrego początku i takiej pozytywnej energii, która panowała na parkiecie, gdzieś wkradała się nerwowość. I kiedy zaczęliśmy tracić punkty seriami, być może w naszych głowach pojawiły się te wspomnienia z meczu poprzedniego. Natomiast jeżeli jest jakikolwiek pozytyw w tym meczu dzisiaj, to, że wróciliśmy do grania i walczyliśmy do końca. Także ukłony dla drużyny i to jest jedyna taka pozytywna rzecz, którą możemy dzisiaj sobie powiedzieć. Ten sezon jeszcze nie jest przecież dla was też stracony. Pozostaje walka o brąz przeciwko drużynie z Zawiercia, tej rewelacji. Zgadza się. To będą trudne mecze. Atut własnej hali w Zawierciu, no i nie oszukujmy się, gdzieś tam przegrani, tak? Wielcy przegrani ze swoimi szansami, z historią, którą każdy chciał napisać. Ale cóż, podejrzewam, że każdy przed tym sezonem w ciemno brałby brązowy krążek. A będziemy walczyć.